poprzednim odcinku Aizen knuł przed monitorem swoje sprytne plany, które teraz zamierza wcielić w życie. Kiedy przychodzi do niego Ulquiorra, zauważa, że ten przy pomocy Hōgyoku otwiera kreator postaci i tworzy Bama Margera. Artefakt niby jeszcze nie do końca się zainstalował, ale Sosuke odkrył, że jego dwukrotnie wyższe od standardowych kapitanów statystyki są w stanie na chwilę go przebudzić. Następnie przypomina Arrancarowi, że miesiąc temu wyznaczył mu zadanie, a teraz przyszedł czas, by je wykonać. Przed wyruszeniem w drogę jednak powinien zebrać drużynę, do której dołącza jednoręki bandyta Grimmjow. W międzyczasie, kiedy Law spoiluje Rossowi pięść północnej gwiazdy, co chwila rzucając Urewamu Sindeiru, Kurosaki ma problemy, ponieważ w przeciwieństwie do reszty jego forma pustego utrzymuje się raptem przez nieco ponad 10 sekund i żadne ćwiczenia nie zmieniają tego stanu rzeczy. Lisa wspomina nawet, że widziała, jak ćwiczy wytrzymałość na jej świerszczykach, czemu Rudy żywiołowo zaprzecza. W tym samym czasie nowo utworzony sojusz jajników również nie zamierza siedzieć z założonymi rękami. Po tym, jak Orihime obiecała sobie stać się silniejsza, Rukia załatwiał kapitana Ukitake miejscówkę za barakami, gdzie mogą w spokoju trenować. Kapitan co prawda nie powinien im na to pozwalać, ale zawsze miał łeb do interesów. I teraz może siedzieć całe dnie, patrząc na falujące piersi. Niektórzy powiedzą, że nie można w ten sposób być dobrym kapitanem, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać wcześnie rano. Na tym polega odpowiedzialność. W tym czasie do kapitana przybywa Hisagi z prenumeratą periodyku Seireitei na gorąco, wydawanego przez jego oddział. Korzystając z okazji, Suhei zaczyna narzekać, jak ciężka jest robota kapitana, którą wykonuje pod Zercji Tosena. Na to kapitan Ukitake, siedzący na L4, podglądający dziewczyny z yerbą w dłoni, przytakuje ze zrozumieniem. Tymczasem na ziemi odbywa się trening integracyjny członków 10. i 11. dywizji. Ikaku i Hitsugaya po wspólnym maratonie Wiedźmina rozwijają statystyki podczas medytacji. Yumichika bardzo chce pograć w Minecrafta, ale ma miecz, a nie kilof. A Matsumoto wyzywa swoje ostrze od Pind. Spokojny grind nie trwa jednak zbyt długo, gdyż roztwierają się niebiosa, by wyłonić grupę intruzów. Składa się ona z Yamiego, Margery, Grimmjowa, który stracił swoją pozycję, gdyż nie ma rączki, nie ma espady, oraz Lupiego, nowego Sesty. Niebieskowłosy Pusty stwierdza, że wśród zebranych bogów śmierci nie ma tego, którego szuka, i wyrusza na poszukiwania, podczas gdy reszta podejmuje walki z członkami Gotei. Wieść o ataku roznosi się szerokim echem. Antycypowano, że Aizen wstrzyma się od działania, dopóki Hōgyoku nie naładuje się w pełni. Teraz jednak trzeba działać. Rukia wyrusza na pomoc przez bramę Senkaimon, zostawiając Orihime za sobą, gdyż bez piekielnego motyla nie jest w stanie podróżować w ten sposób i musi poczekać na otwarcie innej drogi. Kurosaki natomiast, wyczuwając zagrożenie, postanawia przerwać trening i iść na ustawkę. Większość Wajzardów oponuje, ale ostatecznie Shinji mówi, że a niech idzie. Podobnie ma się sytuacja u Urahary. Chad siłuje się z Renjim, gdyż chce ruszyć na pomoc, ale Abarai, który nawet za bandamą nie był w stanie zasłonić zakoli, nie chce mu na to pozwolić. Ostatecznie jednak Kisuke stwierdza, że obaj są wyczerpani treningiem, więc niech sobie odpoczywają, a w ich miejsce on ruszy na pomoc. Kurosaki po opuszczeniu siedziby Wajzardów napotyka na swojej drodze Grimmjowa, by móc rozpocząć upragniony rewanż. Pyta byłego espadę, co mu się stało w rękę, słysząc w odpowiedzi, że odciął ją sobie, gdyż nie będzie mu potrzebna, żeby Rudemu zrobić z twarzy górniczą dolinę. Słysząc to, Ichigo stwierdza, że nie będzie się powstrzymywać, po czym aktywuje Bankai oraz swoją nową moc. W tym samym czasie Matsumoto mierzy się z Margerą, który intelektualnie zdaje się przypominać warzywo i aż szkoda ćwiczyć na nim Johnego Knoxville'a. Reszta Gotei jednak nie ma tyle szczęścia. Dziesiąty espada, Yami, po lodowym ataku Hitsugai poczuł się jedynie orzeźwiony, jakby przegryzł Holsa. Lupi z kolei nudzi się walką jeden na jeden z Yumichiką, który nie jest żadnym wyzwaniem. A Ikaku, nie chcąc łamać zasad Soluwy, stoi bezczynnie z boku. To drażni Arrancara, który postanawia zmusić wszystkich obecnych do zabawy. Każe Yamiemu odstąpić od walki. Następnie przebudza swoją formę ośmiornicy i wysyła kapitana 10. dywizji w powietrze. W międzyczasie Kurosaki po aktywacji mocy pustego dominuje nad zszokowanym oponentem. Musi się jednak spieszyć, gdyż jest w stanie ją kontrolować jedynie przez 11 sekund. A przynajmniej tak powinno być, gdyż na nieszczęście Grimmjowa
Ichigo kupuje zegarki chyba w tym samym sklepie co frezer z Dragon Balla i przez dobre kilka minut obija byłemu espadzie jego smocze kule. Nim jednak jest w stanie zadać ostateczny cios, maska pęka. A role odwracają się i teraz to Ichigo jest Jackiem Spicerem, a Grimmjow Omim w tym pojedynku mistrzów. Tymczasem honorowe zasady Solówy muszą zostać odłożone na drugi plan, gdyż każdy na widok Doktora Octopusa chce się pobawić w Spidermana. Niestety jednak, nowy członek espady deklasuje konkurencję jak Tobey Maguire, po czym kolczastą macką zamierza macać Matsumoto. Ta zbliża się nieubłaganie. Rukia przybywa do świata żywych. Yami zaraz odpłynie z zabulenia. Margera wykonuje zadania mapy polegające na zbieraniu ważek. A właściciel pobliskiego sklepu z cukierkami, Urahara, szczęśliwie w ostatniej chwili przybywa na miejsce, by ocalić Matsumoto przed jednym z ostrzejszych bolcowań w jej życiu. Tymczasem w Seireitei otworzona została brama, którą Orihime podróżuje do świata żywych. Aby zapewnić jej bezpieczeństwo w ramach eskorty, Ukitake wysyła z nią dwójkę elitarnych strażników. Shinigami 1 oraz Shinigami 2. Ci mają idealną okazję zaprezentować swoje umiejętności z racji na nieproszonego gościa. Jest to Ulquiorra, którego zadaniem było przyprowadzić dziewczynę przed oblicze Aizena. Kiedy pusty wychodzi z garganty, bohaterski Shinigami 1 wyciąga miecz i jest to wszystko. Co zdołał osiągnąć nim przeciwnik, pozbawił go znacznej części ciała. Orihime zaczyna go leczyć, prosząc jednocześnie Shinigami 2, aby uciekał. Lecz nie posiada on odpowiednich skryptów i zawiesza się, kończąc ostatecznie jak jego kolega. Lecz Ulquiorra nie przybył na miejsce, by farmić NPC-ów. Jest tutaj bowiem po dziewczynę. Chodź ze mną, nie mów nic. W przeciwnym razie nadejdzie śmierć. Ale nie twoja, lecz tych, którzy są ci bliscy. Więc nie pytaj mnie o nic. Milcz, gdyż nie masz teraz żadnych praw. Jedyne co posiadasz to sznur trzymający gilotynę wiszącą nad głowami twoich przyjaciół. To bowiem nie są negocjacje, a rozkaz. Lord Aizen bowiem chce twojej mocy. Dlatego zostałem wysłany, by cię do niego zabrać. Więc powtórzę jeszcze raz. Chodź ze mną, dziewczyno. W tym czasie na ziemi, po tym jak Kiske zatrzymuje atak Lupiego, zostaje zaskoczony dziwną sztuczką Margery. Kolejno tę samą technikę demonstruje Yami, uderzając kapelusznika od tyłu. Jest to Bala. Słabszy, ale 20-krotnie szybszy od Zero pocisk z Reiatsu. Potężny espada bombarduje oponenta serią pocisków, podczas gdy Lupi, dosłownie chwilę po tym jak Urahara uratował Matsumoto, ponownie ją chwyta. Zaczyna jeździć po dziewczynie i mówi, że niczym łuk w gotiku jest tylko po to, żeby patrzeć. W odpowiedzi jednak słyszy niezawodne nie, bo ty. Espada, podirytowany odpowiedzią, nie zauważa, że Toshiro powrócił na pole bitwy. Wróg go nie docenił, zapomniał o nim. A to błąd, gdyż w przeciwieństwie do Lupiego, moc Toshiro nie ogranicza się do 8 macek, a do całej wody w atmosferze. I teraz kapitan zdołał przygotować atak potężniejszy niż zbugowane myrtańskie wilki. Yami, widząc porażkę kompana, komentuje jedynie, że zgubiło go niedocenienie przeciwnika. Następnie zamierza wypuścić kolejne pociski w kierunku Urahary, ale ten nagle pojawia się za nim. Kompletnie bez szwanku. Nabija się z Yamiego, który wygląda jak King Kong. Pod mięśniami nie widać rąk, ani ptaszka. Dziesiąty denerwuje się, ale też nie rozumie, co się dzieje. Jakim cudem oponent nadal żyje? Aby to odkryć, decyduje się wymierzyć kolejną dawkę piąchopiryny. Bezskutecznie. Kiske bowiem, mimo że dostał prosto w kapelusz, znów pojawia się znikąd i wymierza atak Benihime. Skonfundowany i zraniony Yami patrzy takim wzrokiem, jakby wyskoczyło mu pytanie, gdzie jest guru, lecz przeciwnik szybko wyjaśnia, na czym polega sztuczka. Jest to przenośny gigaj w formie balonów, które Kiske podstawiał na swoje miejsce tak, że przeciwnik nawet nie zauważył. Zirytowany espada po raz kolejny próbuje użyć bali, jednak tym razem nic z tego nie będzie. Urahara bowiem widział tę technikę zbyt wiele razy i przeanalizował jej strukturę, a dzięki temu jest w stanie całkowicie ją zneutralizować. Tymczasem Kurosaki pod przewodnictwem kapitana Grimmjowa przechodzi szkołę latania. Stara się ponownie aktywować maskę, lecz ta nie chce się pojawić. Prawdopodobnie dlatego, że jej cooldown również wynosi 11 sekund. Widząc to, Grimmjow postanawia zakończyć pojedynek.
prosi Rudego, żeby podtrzymał mu miecz, po czym zaczyna ładować sero. Nim jednak zmienia głowę Kurosakiego w kleksa większego niż Franceski, dłoń, a następnie ciało Grimdzioła zastyga pod lodem. Za sprawą Ruki, która w końcu dotarła na miejsce. Dziewczyna podchodzi do chłopaka i czule niczym na NFZ stara się wyciągnąć miecz wbity w jego ręce. Na jego szczęście jednak, nim całkiem mu ją rozbebruje, były Espada wyrywa się z lodowego więzienia, chwyta ją za głowę i ponownie zaczyna ładować pocisk. Znów zostaje jednak powstrzymany, tym razem za sprawą sędziego, który przybył na miejsce za Kurosakim. Grimdzioł pyta, kim jest, ale nie uzyskuje odpowiedzi. Zresztą nie ma to większego znaczenia, gdyż kim by nie był, zaraz pożegna się z życiem. Hirako jednak jeszcze nie chce się umierać. Bez większego wysiłku unika ataków agresora, lecz kiedy ten w trakcie swoich szarż niszczy pobliskie domostwa, Hirako przechodzi do ofensywy i aktywuje formę pustego. Grimdzioł, widząc to, jest w tak wielkim szoku, że aż zapętla mu się animacja blokowania. Nie jest w stanie zrobić zamaskowanemu oponentowi nic, a ten nie tylko dominuje w kwestii siły, ale również, podobnie do pustych, zaczyna ładować sero. To niemal zmiata Arrancara z planszy i jedynie zredukowanie obrażeń własnym sero pozwoliło mu przeżyć. Zirytowany Exesta klnie pod nosem, by następnie rzucić się na wroga z chęcią uwolnienia miecza. Nim jednak dociera do sędziego, zjawia się Ulquiorra i powstrzymuje go. Niebo rozstępuje się, a Arrancarów okala negocją. Wracają do domu, gdyż misja zakończyła się powodzeniem. Inoue Orihime została uprowadzona. Dziewczyna, nim jednak odejdzie do Huecomundo, otrzymuje bransoletkę, która czyni ją niewidzialną dla wszystkich oprócz Arrancarów. Dzięki niej również jest w stanie przenikać przez fizyczne obiekty. Kolejno dostaje 12 godzin, by dopiąć wszelakie sprawy i pożegnać jedną, wybraną przez siebie osobę. Pisze więc instrukcje dla Matsumoto i Toshiro, by wiedzieli, jak dbać o jej dom. Wyrusza do szkoły, by ostatni raz wyjrzeć przez okno jej klasy i dotknąć biurka. Spojrzeć na Tatsuki zmierzającą na trening i ostatecznie, gdy zapadnie zmrok, powiedzieć żegnaj temu jedynemu. Chciałaby móc powiedzieć coś wielu osobom, lecz ostatecznie wybrała Ichigo. Wchodząc do jego pokoju, gdy ten, otulony jest we śnie, chwyta go za dłoń. Wiele rzeczy chciałaby jeszcze zrobić. Chciała odwiedzić każdą pączkarnię i z każdej spróbować każdego smaku. Chciałaby mieć 5 żyć. Mogłaby wtedy urodzić się w 5 różnych miastach, przejść 5 różnych ścieżek życia oraz 5 razy zakochać się w tej samej osobie. Ściska jego dłoń coraz mocniej, pochylając twarz nad jego twarzą. Na wargach coraz mocniej czując jego oddech. Układa usta w pożegnalny pocałunek, by jednak nim ich wargi zejdą się ze sobą, zrosić łzą policzki chłopca. Żegnajcie, szczęśliwe dni. Kiedy Kurosaki się budzi, odkrywa, że jego rany po walce z Grimdziołem zabliźniły się. Zastanawia się, jak do tego doszło, lecz sprawę rozjaśnia Hitsugaya, mówiąc, że to miłość Inoue dała znać. Następnie zabiera go do jej domu, gdzie czeka już reszta ekipy. Próbują połączyć się na Zoomie z Yamamoto, lecz w jego miejsce zjawia się Ukitake. Informuje zebranych, że zauważył, iż po tym jak wrzucił Orihime do Dangai, następnego dnia jej już nie było. Coś ją porwało albo zabiło. Prawdopodobnie Arrancar. Kurosaki odpowiada, że nie ma takiej opcji, że nie żyje, ponieważ w nocy uleczyła jego rany. Wtedy jednak pojawia się Yamamoto. Po ostatnich wydarzeniach umysł staruszka walczy u niego z umysłem debila i z jednej strony stwierdza, że trochę szkoda, że Orihime została porwana, z drugiej jednak fakt, że mogła wyleczyć Rudego, świadczy o tym, że mogła działać na własną rękę, co czyni z niej zdrajcę. Z tego też tytułu nie ma zamiaru jej ratować, a wszystkim Shinigami nakazuje powrót do społeczności dusz. Renji próbuje się jeszcze wycwanić, mówiąc, że sprowadzi zdrajczynię w imię sprawiedliwości, ale w odpowiedzi słyszy nie. W dodatku, aby upewnić się, że nikomu nie przyjdzie do głowy zignorować rozkaz, wysyła na miejsce Zarakiego i Byakuje, żeby pokazali towarzystwu, którędy do Seireitei. Kurosaki jest tym faktem sfrustrowany, ale stwierdza, że dobra, nie to nie. Sam uratuje przyjaciółkę, tylko niech ktoś mu powie, którędy do Huecomundo. Yamamoto jednak, choć rozumie ból serca,
bardziej szanuje, co ma w dupie, a tak się składa, że ma w niej życie jednego człowieka i nie zamierza dla niego ryzykować bezpieczeństwem społeczności dusz. Dlatego niech się Rudy uspokoi i grzecznie czeka na sygnał, gdyż będzie potrzebny w nadchodzącej bitwie. Chłopak nie jest nawet w stanie odpowiedzieć, gdyż starzec kończy połączenie, a Shinigami wracają do domu. Nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż zdecydował. Przez kilka dni pozostaje w depresji. Nie je posiłków od jego sióstr. Daje się klepać nauczycielce i martwiącej się o Orihime Tatsuki. Ale to wszystko dlatego, że nie chce nikogo mieszać w sprawę, a sam myślami jest już w kryjówce Aizena. Nocą przybywa do Urahary, który już na niego czeka. Sądzi, że ten może wiedzieć, jak dostać się do Huekumundo i ma rację. Kisuke tłumaczy, że spodziewał się takiego obrotu spraw. Dlatego wcześniej kazał Orihime nie mieszać się do walki. Ostatecznie jednak zawiódł i czuje się z tego powodu winny. Dlatego teraz pomoże chłopakowi. Kiedy docierają do podziemnej bazy, na miejscu czekają już Chad i Ishida, pragnący wesprzeć go w podróży. Kurosaki jednak nie chce ich w to mieszać, gdyż w jego mniemaniu ich siła jest równie godna szacunku, co chorąży torpeda. Odkrywa jednak, że Ishida odzyskał swoje moce Quincy, a Chad demonstruje pięścią ewolucję w Gigachada. Są gotowi. Urahara otwiera garganty, cytując fragment dziadów. Lecz przestrzega drużynę, że podłoga w środku jest jakaś dziwna, taka bez oparcia. Dlatego, aby się poruszać, będą musieli samodzielnie wytworzyć pod stopami ścieżki z Reishi. Ekipa wyrusza. Czarna dziura się zasklepia, a Urahara wywołuje z ukrycia Tatsuki i spółkę, którzy śledzili Rudego w celu odkrycia, czemu ich unikał oraz co stało się z Orihime. A skoro już mowa o Orihime, zostaje ona przyprowadzona przed oblicze Aizena, by zademonstrować mu swoje magiczne zdolności. Cała ta szopka nie podoba się Lupiemu, którego drażni, że został wykorzystany jako dywersja, aby sprowadzić jakąś losową dziewczynę. Senior Aizen jednak krzydzi z niego, mówiąc, że to no bueno, że poskładali go jacyś muchachos w szlafrokach. Dlatego wpadł na pomysł, jak dziewczyna może zademonstrować, co potrafi. Ma cofnąć dzielenie kończyn kapitana Netflixa i przywrócić Grimdziołowi rękę. Lupi nabija się, twierdząc, że nie da się wyleczyć czegoś, czego nie ma. Jednak ku jego zaskoczeniu ramię Grimdzioła odrasta. Nie może w to uwierzyć, ale Aizen tłumaczy, że nie jest to zwykłe lecenios, a cofanie wszelakich efektos, przez co obiekt powraca do pierwotnego stanu, niezależnie od tego, co się z nim działo. Jest to bowiem moc zdolna przeciwstawić się bogom. Po odzyskaniu ręki Grimdzioł prosi dziewczynę o wyleczenie jeszcze jednej rany. Na plecach, która przykrywa szóstkę reprezentującą przynależność do Espady. Lupi pyta, co to ma znaczyć, ale w odpowiedzi otrzymuje: ha! Biedny facet, zjedz coś na pocieszenie! Ha! Dzięki temu zwalnia się wakat na stanowisku szóstego Espady, który Grimdzioł z przyjemnością przyjmie dla siebie. W międzyczasie Kurosaki z ekipą biegnie przez Gargantę, lecz to okazuje się być trudniejsze niż się zdaje. Wymaga bowiem polotu i finezji, a zarówno Chad, jak i Ichigo nie wiedzą nawet, co to znaczy. Jedynie Ishida nie ma problemu i szpanuje, udając srebrnego surfera. W trakcie podróży Chad pyta Uryu, co on w ogóle tutaj robi, skoro obiecał ojcu, że nie będzie się mieszać w sprawy Shinigami. Na co ten odpowiada, że Kurosaki ma tyle wspólnego z Shinigami, co Hirosy 4 z resztą serii. W dodatku został porzucony przez społeczność dusz, więc tym bardziej pomaganie mu w żadnym wypadku nie narusza kontraktu zawartego statusem. Podróż w końcu dobiega końca. Huekumundo, a raczej podziemna ścieżka numer 22, na której drużyna wylądowała po opuszczeniu Garganty, jest dość zaskakująca z racji na swój sterylny wygląd. Do tego konstrukcją przypomina fortecę Sena z masą klasycznych pułapek, jak zapadająca się podłoga lub tocząca się wielka kamienna kula. Ishida proponuje rozegrać tę planszę w stylu Splinter Cella, ale pozostała dwójka preferuje zrobić tutaj Saints Row. Przeczesując podziemny labirynt, Chad zalicza największe zwycięstwo do tej pory i rozkrusza kamienną kulę. Kiedy drużyna dociera do wielkiej sali, ma okazję jeszcze bardziej przekroczyć swoje limity. Oczekują ich tam bowiem strażnicy przybytku, mięśniak Demora oraz Chacha, Ice Ringa, którzy mocno przypominają zwykłych holołów. Uryu opowiada, że według tego, co tłumaczył mu Urahara, im wyższa klasa pustego, tym większa szansa na przybranie humanoidalnej formy po przemianie w Arrancara. Do tego im bardziej holoł po ewolucji przypomina swoją oryginalną formę, tym bardziej prawdopodobne, że jest mentalnie tępym ch**iem. Te słowa urażają Ice'a,
Uważa się on bowiem za inteligenta, który celowo odrzucił człowieczeństwo na rzecz siły. Kurosaki mówi kolegom, aby się rozeszli, gdyż zamierza powyrywać chwastę. Ale tym razem to on musi stanąć z boku i patrzeć na rozwój chłopaków. Flex jednak początkowo się nie udaje. Lodowy pusty jest zbyt szybki dla Chada. Ishida z kolei nie potrafi zadać poważniejszych obrażeń swojemu przeciwnikowi. Sytuacja jednak zmienia się, gdy panowie postanawiają zrobić zamianę i skupić na odpowiednich celach. I teraz Chad miota Demorą jak szatan oraz bawi się jego języczkiem. Ishida z kolei pokazuje swoją wyższość zarówno w kwestii prędkości, jak i liczby wypuszczanych pocisków. Przeciwnicy gryzą piach, a Uryu zaczyna kozakować, że Aizen powinien bać się Quincy. Nim jednak rozkręca się i do końca zrywa mu korbę, pomieszczenie zaczyna się zawalać. Chłopacy uciekają na zewnątrz, gdzie witają ich bezkresne piaski i chłe komundo, wśród których w oddali figuruje Las Noches, siedziba Aizena. W międzyczasie Sosuke organizuje spotkanie z członkami Espady w sali konferencyjnej z racji na obecność intruzów. Rankareczek przynosi herbatkę, tę lepszą dla zarządu. Kaname uruchamia rzutnik i rozpoczyna się debata odnośnie tego, czy trójka biegnących przez pustynię Frenzli to jakiekolwiek zagrożenie. Jedni mówią, że tak, inni mówią, że nie, ale Grimmjow, widząc na ekranie Kurosakiego, nie ma zamiaru debatować. Wstaje i wyrusza, by usunąć szkodniki. Po raz kolejny próbuje go powstrzymać Kaname, ale Grimmjow udaje, że go nie widzi. Dopiero Aizen, prężąc swoje reiatsu, zmusza go, żeby usiadł na dupie jak kiereś. Kolejno nakazuje wszystkim wracać do kwater i udawać, że nic się nie dzieje. W międzyczasie trójka najeźdźców odbywa przerwę. Kurosaki odkrywa, że na tych ziemiach mieszkają małe żyjątka. Ishida wykłada monolog o tym, że tutaj powietrze jest bardzo bogate w energię duchową, co powinno małym stworzeniom wystarczyć do życia, natomiast im umożliwi walkę na wyższych obrotach. Chad z kolei trenuje liczenie na palcach. Po chwili jednak okazuje się, że nie można tutaj odpoczywać, gdy wrogowie są w pobliżu. Z podziemi wtedy wyłania się Ekans, Beetleborg oraz koleżka z maską kolosalnego tytana. A tuż przed nimi biegnie mała dziewczynka. Drużyna, w obawie, że łobuzy pragną naruszyć jej świątynię Adanosa, rusza na ratunek. Okazuje się jednak, że cała ekipa to niemal rodzina, a zabawa w masochistycznego berka to ich sposób na zabijanie nudy. Dziewczynka jest Arankarem i ma na imię Nel. Chudy to Peche. Ten większy to Don Don Chakka, a ich wąż to Bała Bała. Wytwarza się w tym momencie pewnego rodzaju spięcie, gdyż dziewczynka i jej kompania odkrywają, że mają do czynienia z Bogiem Śmierci, Quincy i Chadem, czyli z ich perspektywy z wyrolami. Kradną więc miecz Kurosakiego i pod przykrywką zabawy starają się osłabić gardę najeźdźców, by potem z zaskoczenia ich wyeliminować. Wychodzi jednak na to, że są to spoko goście, kiedy Rudy ratuje Nel przed zmiażdżeniem pod Bała Bałą. Radość jednak nie trwa długo, gdyż po chwili pojawia się Władca Piasków, Sabaku no Runuganga. Rudy atakuje Gogetsugą, co wszyscy dookoła uznają za ruch godny pożałowania. Piaskowy Pusty, który błyskawicznie zregenerował się po ataku, również gardzi tą brudną taktyką i kontratakuje. Mimo że cała trójka atakuje jednocześnie, nic nie jest w stanie wzruszyć Strażnika Piasków, a jego jedyna słabość, woda, nie jest raczej czymś, co od tak można sobie znaleźć na pustyni. Sytuacja wygląda beznadziejnie. Lecz nim piaszczyste paszcze niczym w Dune grzebią trójkę bohaterów, zjawia się niespodziewane wsparcie. Lodowa fala obezwładnia Runugangę, a w oddali można ujrzeć dwie sylwetki. Jest to Rukia i Renji, którzy wbrew rozkazom Yamamoto wyruszyli Kurosakiemu na pomoc. Rudy cieszy się na ich widok, lecz w ramach powitania dostaje w cymbał tak, jakby tu był poździerany gumolit. Dwójka bogów śmierci jest bowiem zirytowana, że nie zaufał im i nie poczekał, aż do niego dołączą. Oczywistym przecież jest, że nie mogli wyruszyć natychmiast, kiedy stał nad nimi Zaraki z mieczem gotowym zrobić im z tyłku w dwór Irdorad. Jednak od początku planowali wymknąć się i wesprzeć przyjaciela. Puszczają to jednak w niepamięć, a drużyna, wzmocniona o dwa nowe nabytki, wyrusza naprzód. To jednak zdaje się nie podobać zostawionym z tyłu Nel i spółce. Sugerują więc, że wskażą im drogę do pałacu. W takim wypadku wszyscy wskakują na bałałałę i jip-jip ku przygodzie. Nel, zdaje się, wytworzyła w sobie afektację względem Kurosakiego i zaczyna się do niego kleić. W dodatku jest zazdrosna i wypytuje Rukię, jakie są jej relacje z Ichigo i czy nie pragnie przypadkiem być Amidamaru dla jego miecza, co rozbawia Renjiego.
Ichigo jednak zmienia temat i pyta, skąd mają takie kozackie płaszcze, by ku jego zaskoczeniu usłyszeć, że to Byakuya zasugerował, żeby je zabrali. W dodatku to on dostarczył ich do świata żywych, gdzie Kisuke otworzył portal do Hueco Mundo. Rozmowę przerywa jednak powracający Runuganga, który wciąga drużynę do Krainy Filerów, gdzie przedstawiony zostaje piękny chłopiec imieniem Asido. Po powrocie na powierzchnię, a tym samym do kanonicznych wydarzeń, drużyna staje u progu Las Noches. Kiedy to następuje, Ulquiorra od razu idzie do Orihime, by rozpruć się na temat tego, co dzieje się na mieście. Mówi, że jej koledzy przybyli z ratunkiem oraz, że nie powinno to mieć dla niej żadnego znaczenia, gdyż otrzymała zbroję Hueco Mundo, a to nieodwracalnie zmienia jej przynależność. Za Aizena. Ichigo i spółka robią sobie boczne wejście do Las Noches, po czym ponownie żegnają się z Nel i ruszają naprzód. Po chwili jednak za plecami słyszą mamrotanie, że za pomaganie im stała się zdrajczynią, żeby się o nią nie martwić, ale teraz jest skazana na śmierć, że Boruto ciężko jest oglądać z przyjemnością i by się o nią nie martwili, choć tak naprawdę chce wywołać odwrotny efekt. Kurosaki w końcu pęka pod naporem paplaniny i zgadza się zabrać ją ze sobą, lecz przed chwilą słyszalny głos zaczyna zanikać, jakby spadał. Rudy wraca sprawdzić, co się dzieje, lecz po drodze napotyka jedynie jej towarzyszy. Okazuje się, że na ścieżce znajdował się kanał wentylacyjny, do którego mała arankarzyca wpadła. Reszta ekipy skacze za nią, po czym rusza przez wypełnione mrokiem korytarze. Renji próbuje przyszpanować i rzucić zaklęcie światła, ale z racji na jego umiejętności to świeci tak mocno, jak latarka dołączana do kaczora Donalda. Kurosaki jednak mówi, żeby się nie martwił, gdyż jest tak srogo rudy, że jest w stanie prowadzić ich przez mrok jak Rudolf Mikołaja. Po krótkiej przebieżce przez labirynt skracanej przez wyburzanie ścian celem tworzenia nowych przejść, drużyna dociera do pomieszczenia rozgałęziającego się na wiele ścieżek, gdzie z każdej bije potężne Reiatsu. Ichigo ponownie informuje Nel, że jednak muszą się zawijać, po czym wraz z pozostałymi decyduje, aby każdy ruszył inną ścieżką. Nim to jednak następuje, Renji wykonuje zakrzyk ku pokrzepieniu serc. Wstańcie wszyscy, bo żeby nasze dzieci wiedziały, że jesteśmy sprawczy, to musimy zrozumieć jedną ważną rzecz. Wyobraźcie sobie, że za wami stoi najwspanialszy fotel na świecie. Nel, która została z tyłu, nie zamierza się jednak wycofać. Fajnie jej się spędzało czas z Rudym i nie ma zamiaru tego zmieniać. Dlatego decyduje się pobiec za nim. Don Vasyl i Peszko popierają jej decyzję, ale nie widzieli, którą drogę obrała, więc wyruszają w różne strony na farta. Ulquiorra nie może nadziwić się odwadze Orihime. Jego rozmyślania przerywa jednak Noitora, członek Espady, który może mieć romskie korzenie, ponieważ zadziwia go, że dziewczyna nie trafiła do pałacu w worku po kartoflach, a w dodatku na jej ciele nie ma żadnych siniaków. Ulquiorra odpowiada, że nie ma takiej potrzeby, gdyż została złapana na sztuczki psychologiczne Aizena, dzięki którym nie ma ani sił, ani woli, by chcieć stąd uciec. Niedługo potem dwójka lachonów przyprowadza Orihime do Sosuke, po czym zostaje oddelegowana zniewalającym spojrzeniem El Hermoso. Kiedy piękny Dios Mio zostaje sam na sam z dziewczyną, postanawia pokazać jej coś, co tylko niektórzy widzieli, a o czym każdy marzy. Hogioku. Dziewczyna udaje, że to robi wrażenie oraz, że zamierza wesprzeć tego potwora i jego ekipę z Erasmusa, lecz w głębi duszy rozmyśla, jak wykorzystać swoje zdolności, by kompletnie wymazać istnienie artefaktu. W międzyczasie Nel dogania Kurosakiego, a odgłosy ich sandałów uderzających o posadzkę przebudzają potwora. Odważny jak jaszcząb, drapieżny jak orł, niesamowity Arrancar 103. Dordoni Alejandro del Socaccio de la Rosa Ramirez, który, choć wydaje się błaznować, dzięki ruchom Maseraka jest groźnym madafaka, a konkretnie Privaron Espada. Arankarzy o trzycyfrowych numerach bowiem to byli członkowie tejże organizacji wyparci przez nowe pokolenie. Dlatego ich siły nie można lekceważyć, gdyż stanowią drugą siłę wśród pustych tuż za swoimi następcami. Ichigo próbuje walczyć bez pomocy Bankai, aby sobie udowodnić, że nie jest mu potrzebne w starciach z mobkami. Ale sytuacja nie jest dla niego korzystna. Dordoni bowiem jest jak Yasuo. Skacze po całym polu walki bez problemu, unikając lub blokując ataki oponenta. Jest gratką dla homoseksualistów,
A w dodatku po przebudzeniu swojej Geraldy rzuca wokół nawałnicami. Te bezustannie ranią chłopaka, który jednak wciąż nie chce pokazać pełni swojej mocy. Dordoni więc wypuszcza w jego kierunku Sero. Nell, która przyglądała się starciu z boku, wyskakuje teraz przed Rudego, by go zasłonić. Atak byłego Espady jednak ku zaskoczeniu nie zmienia jej w papkę Bobowita, gdyż ta, jak się okazuje, posiada moc ssania na poziomie ministranta albo przynajmniej Dysona. Wciąga więc cały atak i wypuszcza z powrotem w przeciwnika, sprawiając, że ten sam się bije. Dordoni nie jest zachwycony i w odwecie traktuje dziewczynę balą. Nim jednak będzie trzeba chować skarba w trumnie małej jak dla karła, Kurosaki przełamuje się i aktywuje Bankai, by uratować ją z opresji. Przeprasza, że był uparty i przez jego własną głupotę pozwolił, by stała jej się krzywda. Arrancar natomiast nabija się z jego dobroci, normalnie święty jak papież, ale wie, że posiada również silniejszą formę. Maskę pustego. I zamierza teraz zmusić chłopaka, by ją pokazał, ponownie bijąc dziecko. A więc dobrze, niech tak będzie. Nell odsuwa się, a Kurosaki aktywuje pełnię swoich mocy, lecz ostrzega, że potrwa to jedynie chwilę. Formuje na twarzy maskę pustego i jednym cięciem przeszywa ciało Privarą Espada, kończąc pojedynek. Ichigo jednak nie kończy żywota swojego przeciwnika. Zamiast tego pozwala Nell wykonać na nim jej specjalną, leczniczą technikę. Żeli z pożygiem. Mimo obrzydliwości, jaką owa technika się cechuje, skutecznie goi rany Dordoniego, który przyznaje, że tęskni za statusem Espady. Aizen może i traktuje ich jak narzędzia, ale jemu to nie robiło różnicy, gdyż miał w zamian za to życie jak w Madrycie. A jeśli raz staniesz na szczycie, nigdy tego nie zapomnisz. Dlatego właśnie chciał wymusić na Kurosakim walkę z pełną mocą, by pokonując go udowodnić swoją siłę i znów wstąpić w poczet Espady. A to marzenie wcale nie zgasło. Chwyta za miecz i kpi ze słodkiego jak czekoladka rudzielca, skłonnego uleczyć swoich wrogów, a następnie rzuca się na niego. Doznaje jednak porażki. Jego miecz zostaje złamany przez Kurosakiego, który teraz znika w mrokach korytarza. Po chwili na miejscu zjawiają się Ehekias, tajemnicza grupa pustych, która została przez kogoś wysłana, by dobić rannego intruza. Dordoni jednak w podzięce dla chłopaka, który nie zdeptał jego honoru wojownika, powstrzymuje egzekutorów przed ruszeniem naprzód. Tak oto Kurosaki jako pierwszy pokonał swojego oponenta i wyruszył naprzód. Na pozostałych jednak starcia dopiero czekają. Jak sobie z nimi poradzą? Kto odpowiada za wysłanie Ehekias? Bała Bała czy Bajojajo? Dowiecie się w następnym odcinku. W ogóle człowiek próbuje trochę odpuścić Tosenowi i się z niego nie śmiać. Ale jak? Kiedy Kurosaki i reszta podróżują przez siedzibę trzycyfrowych Arrancarów, Kaname podgląda ich na monitoringu. Kiedy zauważa natomiast Gina, pyta, czy też chce popatrzeć. A następnie, kiedy Ichimaru stwierdza, że Margera chyba lubi oglądać Netflixa, ten odpowiada, że ci o czystych intencjach lgną do siebie. Tylko jeszcze nie wie, jakie są te jego intencje i czy są czyste.